Idzie czy nie idzie? Dobra, chodź, idziemy. Pokaż co zakupiłeś! Siemano, siemano! Pokażemy co zakupiłeś! Dobra. Mały jeleń dostaje odświeżenie. Ja tu widzę napisy, normalnie premium, premium będzie. Wiesz, naklejki, ty będziesz odpowiedzialny za to, żeby krzywo przykleić. O, proszę bardzo, premiumki. O, tutaj podjadę, od razu bierz nitro, żeby ładnie przetrzeć razem z zielenią. Odczepiamy tura. No i witamy was w kolejnym odcinku. Odczepiamy tura. I będziemy przyklejać naklejki na maskę. Dzisiaj było zajęcie dużo z emblematami. Rano działaliśmy. No i później cały czas wiało, przepadywało. A zobaczcie, się kurzy. Wczoraj burza była jakaś wieczorem. Siema Bartoszek. Szykuj się na porządnego vloga. Widziałeś ile tam jest polubień? Chyba 18 tysięcy. Można te konta swoje wydawać, te lajki. Trzeba będzie tura odczepić, żeby dojście było ładne, żeby tam nakleić to, to wszystko ładnie wyglądało. Wow. Zapytania będą owiate. Poczekajcie chwilę, a powstanie fajny filmik. Tylko muszę się przygotować do tego wszystkiego. No zobaczycie, spokojnie, a wszystko się dowiecie. Ale już pewne będzie, że ta firma nie postawi wiaty. I cyk. Tam się zabezpieczyło, żeby nie było. No, już to maskę porysuję. Już to widzę. O, popatrz, co zrobiłeś. Patrz. Co zrobiłem? Farba zeszła. Chyba mać była. Nie, w drugą. O! Nie! O, tak, tak, tak. Żeby tu nic nie spadło, nowa maska. O! Tak, jeszcze, jeszcze. O! Wow, mały włos. Kurde, bagry JT jak zrobili te złącze, to nic nie kapie. Talerzowanie się szykuje. 60 już poszło. Już jeździ, już jeździ. Za niedługo skończą ją. Masz Bartka zadanie, żeby odtuścić to wszystko. Ja bym do tego wlał. Co? Bartek? No spytaj się taty, czy możesz to wlać. Nitrować. To jest nitro. No wziął. Nie, to nie, to rozpuszczalnik to jest, to nie można. No właśnie. Żartuję, to jest rozpuszczalnik. Rozpuszczalnika przetrzeć wystarczy. Nie, spokojnie. Tu jest. O, cyk. Co to jest? Środek czyszczący, proszę bardzo. Weź teraz markera. Bo nie ma, trzeba kupić ten. Weź markera, weź tą miarkę. No i tak działamy. Za niedługo z dużymi żniwami ruszymy. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Rzepaczek prawdopodobnie hybrydowy pójdzie pod kosę pierwszy. Bo najbardziej dostał po dupie po tej suszy. No i co, myślisz o tym? Adrian. Już weź... przedmuchałeś? No czemu nie? A co dmuchać? No to. Tym. Poczekaj, ty weź tu, weź obok. Zobacz, czy farba nie będzie schodzić. Gdzieś tak. Na tym nie, na masce malowanym. Przecież to jest ten. A ja nie wiem, weź zobacz, bo wyjdą jaja. Środek czyszczący, to nie jest żaden ten. No dobrze, a ja wiem co, czy on czasem nie... Nie klei, zobacz, od razu się ten robi, okay. Widzisz? Mogę? No. Tak? Tak. Masz, masz od razu, jedź. Dobra, po co tyle? No niech będzie, nie żałuj mu.
Zobacz na szmatę, czy nie jest zielona. Nie, to jest ten. Oh, pięknie, odtłuszczona powierzchnia. Płaska. I pospraj zielony. I przyknij na szmat. Co tam zakupiłeś? Uj. A, bo to jest na to pojedyncze, widzisz? I teraz, kurczę, trzeba tak zrobić, żeby... To trzeba tym przeciąć, nożykiem. No właśnie. Nożyczkami. Nożyczkami. Idę po nożyczki. Bo trzeba przyłożyć tak i razy oko lepiej zrobić. Jakiś dorwał na Olixie, czy na Allegro. Na lipki. Piękne. Zobaczymy, jak to się będzie trzymała. Idziemy tutaj do magazynku, bo tu mam fajne nożyczki krawieckie. Fajnie tną. To będzie... O kurwa, schodzi. No widzisz? No widzisz, mówiłem te kurwa wasze środki. Ja pierdolę. Kurwa. Tarłeś mocno? Z której strony? Tam. Ja pierdolę. A z tej nie robiłeś? Jeszcze nie. Ja pierdolę. Mówię, że kurwa, czy ten środek się nadaje? On może być na bazie nitro. Jeszcze depłem na to. Ja pierdolę. Schodzi czy ty kurwa głupa przypaliłeś? Nic tu nie schodzi. Schodzi chyba. W dupie ma. Bo bryskał szprajem, znowu się nabrałeś. Już panika wielka. Dolicie kurwa wszystko. Kurwa. Dezydyrant. Szerokie? Szerokie ma być tego? Do przodu. Tak, no jak? Tutaj ma być tak, a tam ma być tak. Ale w ogóle... w ogóle nie są te naklejki. Jak nie? Czemu jak takich nie? Dużych nie mieliśmy? Jak? Normalnie. Takie mieliśmy? No pewnie. Tylko wyżej. Nie, tam były troszeczkę... Wyżej. Ty... Wyżej? No wyżej. Wyżej, wyżej. Patrz, tą krawędź trzeba złapać. No to idę tam zmierzyć i tak sobie odmierzę kropki krawędź. Dam. Zobaczę, ile tam ma centymetrów na tamtej, wiesz? Chodź, zobaczysz, bo później będzie problem, że znowu coś zepsułem albo pokrzywiłem. Ty, ale on ma inne. Trochę, nie? Tak, tutaj jest ta krawędź. To ma 4 cm. 4 cm. 4 cm tak jakby, wiesz? Ale ty nie mogłeś miarki wziąć tej kurwa mać rozkładane? Czego to wziąłeś taką miarkę? No po co tam wziąłeś? Też mam, zobacz. No to kurwa chyba lepiej tą wziąć. No nie wiem, no tą czy tą to jest tak samo, 4. No to ta jest giętka, to chyba szybciej będzie rozłożyć ją jak taką drewnianą. 4 centymetry. Od krawędzi tak ale jakby. To jest inny model, czego ty tu... No ale tak podobnie, żeby było, co? No to nie sugeruj się, zobacz, tu są inaczej. Inna naklejka, inna osobno jest... Dole osobno cyfry są. Co ty kurwa kombinujesz? Jakie 4 cm? Tu od góry ty... No 4 cm od góry, tak. Nie, od krawędzi jest aż 4. Aha. Ale... Mi się wydaje, że tam 2 cm wystarczy od krawędzi. No zaraz zobaczymy. Ja coś czuję, że to dzisiaj coś nie wyjdzie, to klejenie. Weź tak trzymaj. Tam, naciąg. Nie no, nie pasuje, to i tak trzeba 2 zrobić. No widzisz, 4. I tutaj też 4, tak jakby. Tutaj mam 4. O tak będzie idealnie, rzeczywiście. No, jednak wyżej, tutaj... wyżej. Wyżej. O. Wyżej. O, tu jest 4. No i widzisz. No i dobra, to wyjdzie. A to nie jest takie długie? Tak, takie ma być. Nie, bo ja ciągnę do siebie jeszcze. O, maksymalnie. No i dobra, tak ma być. Pasuje? No. A jak źle to zrobiłem? To niżej teraz, Adrian, tu. Nie, do 4 widzę tak, o.
No dobrze, od idealnie. No i tutaj? No i jak to teraz zaznaczyć 4. Na punkty? No dobra, no to wezmę ten, będę widział. 4 dam, dwie no. trzy kropki dam i tyle, no. tak o. No to nie odklejaj, bo to jest tylko jedno podejście. Jeden taniec, jedna noc. A gdzie jest marker? Kto jest ma markera? Mam, dobra, mam. W kieszeni był. Tak nie wiem, tak patrzę. Była dobra miarka, bo fajna, prosta, ale mi ktoś zabrał. Ła. No tak, żeby zetrzeć to, po co takie kropki? No się zetrze. No pewnie. Nie, spokojnie, co jeszcze odtłuszczę? Nie, już nie odtłuszczaj, z tej strony jest dobrze. Jeszcze może lepiej, bo teraz dotykaliśmy palcami. Wezmę tu psiknę, żeby tu mokra była tylko szmatka. Dobra, dotykałeś palcami to... No i weź tego markera teraz odpuścisz. Ale dam ci tu może taborecik przyniosę, co? Nie. Ten metalowy, żebyś stanął wyżej. Spokojnie, ja tam wejdę. Kołami mogłeś skręcić, wiesz? Żeby było lepsze dojście. Tak? Kołami skręcić? Już teraz to wiesz, dobra, będzie dobrze. Zacierać, ty. Czym? No, najlepiej to by była jakaś taka karta. A ty mnie dobrze? Gdzie? Takim, wiesz, mocnym tym. Karta do tego, wiesz? Karta taka. No to wiesz, z bagaża tu masz kartę z bankomatu, no. Nie, to za dużo pieniędzy, szkoda. Próbujemy? Nie, no to trzeba tą kartę, czy nie? No nie wiem, zobaczymy, jak ona się tutaj to poddaje, wiesz? No to wiesz, że od razu za dupą trzeba przyciskać. O ja pierdzielę. No to cię dopiero będzie później odkleić chyba, moim zdaniem. Nie wiem, ja bym to całe odkleił i trzymał tak, o. Całe odkleił to moim zdaniem. Trzymaj, dobra, całe odkleimy. No dobra, ja tak będę trzymał. To tu naciągnięte. Całe no... to będzie lipa. No ale bo tu powietrze łapie. O ty, poczekaj, no to ja nie wiem, odkleję całe. I musisz trzymać końcóweczkę. I naciągnięto mocno. No ale to wiesz, o co chodzi? Ja tu lepiej będę trzymał już tyle. Nie, dobra, weź. Nie, bo... Dobra. Bo... Ale patrz, tak przymierz, ile jest. No, Bartek. A gdzie jest miarka? Tu jest. Mam. Tu kropki. Wyżej. A to ją mamy zasłonić. No ale co, tam ciągnij. Ty, a ta twoja kropka na środku, to co ona taka niska? Jak ty tu mierzyłeś? No przyczep tylko końcówkę i już trzymaj. Nie będzie to trzymać, jak będziesz 5 razy odkleją. Zobacz, jak pięknie. To jest normalnie jak oryginał. Tak? No kurwa, zobacz. Lepiej nie będzie. No i super. O kurde, ale zajebiście. Naprawdę, to jest ekstra. Dobre są te naklejki. Ty, ładnie one się tutaj poddają, są takie grube. No, zajebiste są. Nie rusz tym. No czekaj, bo ja muszę tak, żeby nie było ty. Słyszysz? Wbiłem symbol John Deere'a i emblematy czy naklejki? O, widzisz? Dobra, tu nawet są te... Nalepki, o. Nalepki. Nalepka czy ja? To będzie trzymać się. Mówisz? No, teraz. Pierwsze mycie będzie? No. Sprawdzimy. To czekaj, jak już tam jesteś, to od razu dasz te premium. Ale to nie lepiej, żeby odmierzyć od tamtego? A te premium tak jest jakiś duży napis. No. Na Olixa go wystawię od razu, póki jeszcze te naklejki nie zeszły. Mówię ci. Tak? No pewnie. Czy tak? No tak. Ale po... Może odmierz, co? Dobra, chodź. Będzie dobrze. Ja pierdykam, to nawet fajnie wygląda. Po środku. Tak, żeby tak? było szóstka. Tak, żeby było... Tu. Troszeczkę... O. Nie tak. Ta. Tam było na środku, tak. No nie. Pomiędzy. A, no to no, ale niżej ciut. Niżej? No, jeszcze. Czemu tak? O, tak, dobrze. Staje teraz. Ale jest równo? No, równo. Nie wiem. Tak, równo jest. No. Klej. Równo. O, zajebiście wyszło. Właśnie nie wiem. Bardzo dobrze wyszło. Czemu ta naklejka jakaś porysowana jest? No porysowana jest ta. No tak jakby troszeczkę, ale nie widać. Oj, pięknie widać. Ty, no człowiek oryginał. No i go tutaj przyprysnę. Weź ten napis jeszcze na górze. Dokleń. On dobrze kleją.
Daj mi tego. Didn't. To nie zejdzie. O, zeszło. No brudne jakieś były ten. Ładnie zeszło. No dobra, taki czysty teraz. Patrz. A te pelnie jest w górze? Nie, one tak nie, jest. Nie, on tak jest lekko. Bo to. Kurde. Zajebi się, nie? Co? Podoba ci się? Ale czemu ty wziąłeś premium, jak to nie premium? No one były w zestawie. I premium? No nie ma innych, takie były w zestawie, on nie miał innych. Ty, ale dobre te naklejki. Jakby ten, jakby były te od Bestera, z dwójeczki blachy cały napis. No weź. Fajnie. No nie. Tak. To nie, nie. Tak. Weź. Tak. Metalowy jogi. No. No. Ale tą ramkę, co u niego zamówiłem, to ona tam będzie. Słuchaj. To ci cały czas mówiłem. Tak. Dobra, daj mi metr... Zapomniał 10 razy o nim. A pisał mi, że pamiętam. Tak. Metrówkę tam. Daj mi metrówkę, daj mi ten. Ściągaj. O, panie, zobacz. Już naderwałeś, chłopie. Co ty? No, a jak? Dobra. W ogóle ona nie chce iść. No, ciężej idzie. O, teraz. Uważaj na te. Zero. Żeby nie ściągło. Dawaj, no. Pobrałeś z domu te nożyczki? Tak, to są moje. Dobra, jaki czysty. Dobrze? Czysty? Podoba ci się? Teraz? Zobacz. Tak. Tak? A tu trzy. Do siebie? W lewą? W lewą do siebie? Ja wysoko. Nie, no po środku, żeby było, patrz. No tak, właśnie, po środku. O Jezus, przykleisz. Do siebie w lewo. I niżej. W lewo mi niżej. Tak. Tak jak teraz. Dobrze jest. Klej. Klej. Dobrze. No dobra, tylko super. Tak chcę. Super. Zajebiście, one się kleją. To samo wyszło. Nawet przecież to nie porównasz, bo jest z jednej strony. Kurde, zobacz. Jak on wygląda teraz. No. Ja pierdykam, jakby nowy. No i mówiliśmy, że nowy ciągnik przyjdzie, no to jest. No. I po co przepłacać, nie? Ale z naklejkami to całkiem inaczej wygląda, nie? Lepiej. Uśmiechnij się ładnie. Podnosz maskę i zobacz te lampeczki. Nie, tego nie zrobisz, bo tam są powyrywane całkiem kable. To trzeba lutować. Całe rozbierać, to jest wyrwane są wszystkie. To polutujemy. Kable są na wierzchu, normalnie powyrywane, bo tak cienkie są. Co to tak się zaczęło? O, popatrz, co zrobiłeś, patrz. Co zrobiłem? Farba zeszła. Kurwa mać była. O co tutaj się zahaczyłeś? No ja nie na pewno, no to ty otwierałeś. Kurwa mać, jakie straty muszą być. Ale czego to tutaj jakoś nie pasuje? No i zobacz. Wszystko przerwane i połączone. Jak ty to chcesz, kurde, złapać? O, jest, widzisz, szówka. Ale kabel jest cały rozwalany. Marek mnie zawsze z czymś ożeni. Nakupił jakieś światełka kolorowe, choinkę chce zrobić z tego ciągnika. Naogląda się chłopaków od Sneli i później mówi: weź Adrian, wstawimy takie. No, tylko że chłopaki tam wstawiają zajebiste lampki, a on tu kurde jakiś z AliExpress kupi. Jak włączysz nakłócenia, szumy z kosmosu słychać. No mówię wam, tak to jest. Z tamtej strony, Adrian, tak zepsujesz, bo wtedy wsówki tam nie włożysz. Bo zagniesz. Ale tego nie szetnę i ci nic nie zrobię. Przeciąć tu na zewnątrz, z tej strony. Tu, o tak. Nie, z drugiej strony. Ty cały czas odwracasz tak, żeby nie pasowało, tak. O tu no, przeciąć. To jest właśnie to. Takie zrobią, swoi. No to rozmontuj w pizdu i... I po co one tam mają? Takie być? Powinny być oryginalne wsówki, wiesz. Tak tamte widziałeś, takie kurde, duże, grube, fajne. Ale ty gadasz i nie masz ani linku, nie podałeś, żebym to no, zobaczył. No kurde, mam. Muszę, zaraz cię pokażę. Wysłał mi jeden.
No to gdzie to jest? Na Allegro? Mhm. No to czego nie kupisz tego? Palca jeszcze sobie utnę i co będzie? No nie wiem, no rozwalę, to już nie złożymy tego. No inaczej tego nie dojdziesz do tych dup, do tych wsówek nie dojdziesz, żeby po prostu wziąć i je do kabelków za tego. Miga? Jeszcze, że chociaż jedna miga. Oj, cyk! Dojechaliśmy na pole. Akcja. Przycinanie parę gałązek, bo widzę, że one są bardzo mocno w polu naszym, jak zazieleniały. To kurde, trzeba je przyciąć. Wariat z Chicago wysłał piłę. No i taki odcinek powstał. My już jesteśmy na sklepie teraz, bo chcę pozdrowić resztę osób, które tutaj zakupiły u nas na sklepie koszuleczki i inne różne gadżety. I teraz tak, zaczynamy. Zaczynamy. O, jeszcze lepiej. Jak na sali operacyjnej teraz będzie, co? No. Pozdrawiamy Annę i Amelkę z Chrubieszowa, Damiana z Choławczyce, Marek i Dominik z Zaręby, Marcina z miejscowości Śniedzanowo, Krzysztofa z Nadrybie Dwór, Zbyszka z Bieszków Dwór, Mateusza z Tomczyc, Bartka z Gromadzice, Seweryna z Pełele, kurde, ciężka miejscowość, Mateusza z Bidziny, Daniela z Myślinice, Violetę z Rogówko, Karola z Borowie, Damiana z Laszki, Kacpra z Jastrzębie Zdrój, Gagrozik, Monika z Wierzbie, Piotrka i Michała z okolic Jasła nad Podkarpaciu. Pozdrawiamy Krzysztofa i Bartosza z Dąbrowy coś takiego. Milena zapisała tutaj, kurde, i widzicie, nie mogę się rozczytać. Mateuszka z Jaśliska, Pawła z Markuszy, Igora z Łubnice, Grzesiek z Sulechowa, Adama z Bedlno, Mariusza z Warszawy, Jakuba z Iłża, Michała z Domosin, Damiana Przyszowice, Adama z miejscowości Jankowiec Kościelny, Pawła z Kiełczyny, Pawła z Lenogóra, Patryka z miejscowości Częstocin, Dawida z miejscowości Święcany. No i to są wszystkie osoby. Chyba nikogo nie ominąłem, tak mi się wydaje. No. A my tak tutaj działamy. Mało co ostatnio było pokazywane w ogóle na sklepie. A mamy tutaj parę rzeczy, które nam doszły. Podary nam doszły. Bluzy nam doszły. Chyba tam parę dwóch rozmiarów nie ma. Koszulki czekamy, bo nie mamy XL-ek, człowieku nie rób wstydu. I L-ek nie mamy. 2XL, 3XL też już kurde na wyczerpaniu widzę jest. No.
A tutaj mamy emblematy, kurde. Narobiliśmy ostatnio dużo emblematów. Ursusiki. Tutaj już te ursusy na maskę. O, proszę bardzo. O, mamy takiego nawet smerfa. Smerf. Znaczek z napisem K. Z takim, kurde, to fajnym, nie? A ja idę właśnie montować ten film, bo nie mam nic na zaś. Wyportkowałem się ostatnio z filmów i praktycznie wszystko na bieżąco idzie. Z dnia na dzień teraz. Ja tutaj kończę odcinek i co? Zapraszam was na sklep. Możecie nabyć nasze produkty. Żegnam się z wami. Na razie. Cześć. Do usłyszenia. Jutro o 9:00, jak się uda, to następny odcinek. Mam nadzieję, że się uda, bo fajnie taką frekwencję utrzymać. Cały czas coś się dzieje, a wy możecie fajnie pooglądać sobie te odcinki i daje to wam jakąś rozrywkę. Dobra, cześć.